Dzień dobry Państwu, Magdalena Chapka, zapraszam na informację Notes. Poznaliśmy oficjalne wyniki referendum w sprawie odwołania burmistrza i Rady Miejskiej w Bytowie. Głosowanie w sprawie odwołania burmistrza Bytowa Ryszarda Sylki. Uprawnionych do głosowania 19 158 osób. Wydano kart 1825. Frekwencja 9,53%. Głosów nieważnych 18. Głosów ważnych 1807. Głosów za odwołaniem burmistrza 1671. Głosów przeciw odwołaniu 136. Głosowanie w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Bytowie. Uprawnionych do głosowania 19 158 osób. Wydano kart 1824, frekwencja 9,52%. Głosów nieważnych 30, ważnych 1794. Głosów za odwołaniem Rady Miejskiej 1671, głosów przeciw odwołaniu 123. Powyższe wyniki oznaczają, że referendum jest nieważne. Na ośrodku Skierka nad jeziorem Małsz po raz 9 odbyły się eliminacje do Mistrzostw Polski w regatach jachtów sterowanych radiem. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Parchowie, pan Edmund Wrycz-Rekowski, jest pasjonatem modelarstwa jachtowego i jednocześnie organizatorem zawodów. W tym roku udało mu się zwerbować blisko 40 uczestników imprezy. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! W porządku! A kiedy wiosna, wonne oddychanie, łąk upajonych poranne łzy, w bocianim dziobie życia zwiastowanie, przez dziury w płotach przełażą bzy. Ballado, zapukaj do drzwi, ballado, zapukaj do drzwi, a kiedy wiosna, ballado, zapukaj do drzwi. Ballado, zapukaj do drzwi, ballado, zapukaj do drzwi, a kiedy wiosna, ballado, zapukaj do drzwi. Na, na, na. Kiedy lato, południa leniwe, przeciąga się znudzony dzień. Rzeki wychudłe popijają chciwie, w gasnące źródła wciskając twarz. Ballado, chyba już czas, ballado, chyba już czas. A kiedy lato, ballado, chyba już czas. Ballado, chyba już czas, ballado, chyba już czas. A kiedy lato, ballado, chyba już czas. Na, na, na. Na mecie. Zakończyliśmy dwudniowe boje i to w różnych warunkach. Wczoraj było trochę gorzej niż dzisiaj. Dzisiaj mamy piękną pogodę, ale wczoraj musieliśmy przerwać zawody z tego względu, że po prostu grzmoty nas pogoniły. Ale wszystko dobre, co dobrze się kończy. Zanim przejdę do wyników, pozwólcie, że w waszym imieniu podziękuję organizatorom. Organizatorom za to, że chcieli zrobić nie tylko dla tych starych, przepraszam was, ale przede wszystkim dla tych najmłodszych, bo przyszłość modelarstwa to w ich rękach. Tam, co niektórzy starsi oburzali się, że gdzieś tam ktoś komuś przeszkodził, ale oni są przyszłością modelarstwa. Organizatorom podziękuję, podziękuję Grzesiowi Kukowskiemu za te boje. Bez niego byłoby trochę gorzej.
No a przede wszystkim podziękuję zawodnikom za walkę naprawdę fair. Tak jak pogoda dopisała tutaj, przynajmniej dzisiaj, to tak samo wy na Pomości. Nie było żadnych zgrzytów i serdeczne dzięki w imieniu sędziów dla zawodników. Tak na marginesie powiem, że nie było nawet żadnej prośby o zadośćuczynienie. Prawy! Prawy! Ja przypominam, do Mistrzostw Polski to jest praktycznie przedostatnia impreza, będzie jeszcze w Poznaniu, ale apeluję do wszystkich, na Mistrzostwo Polski modele będą dokładnie ważone, mierzone, także tam wszystko musi być ażur. Będą, jak to się mówi, pieczątki, że mierniczy, który pomierzy, przyłoży pieczątkę na certyfikacie, certyfikaty też muszą być wypełnione i jeszcze chciałbym tak uprzedzić, doważanie modeli musi być trwałe do kompletu A, a dokładane może być i zdejmowane i do kompletu B i C. Także to miejcie na uwadze, nie tam, że tam ktoś na taśmę przyklei jakiś ciężarek i potem, który można, wiesz, łatwo oderwać. Trwało trzeba go doważyć. 4 kila musi być. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start. Wśród seniorów pierwsze miejsce, no i 0, 0. 0 punktów karnych zdobył Julian Damaszk, Liza Balex Metal Wejherowa. Drugie miejsce. Zapraszamy. Mamy tutaj mam chyba starą kartę. Dla pana Juliana Damaszka. Właśnie, bo ja tu mam chyba to, co trzeba. Drugie miejsce. Jan Springer, Ogniwo Wądrowie. Trzecie, Mieczysław Miller, Liza Balek-Smeta. Czwarte, Bartłomiej Jereczek, miejscowy, Małysz Parchowy. Piąte, Wiesław Rapacki, Gdynia. Andrzej Becker, szósty, Liza Balek-Smeta. Wśród juniorów pierwsze miejsce Szymon Cyra. Drugie miejsce Dawid Mazurek. Trzecie miejsce Paweł Gosz. Czwarte miejsce Karol Bednarz. I piąte miejsce Tomasz Meger. I szóste Maciej Klimek. Teraz przejdźmy do tych najmłodszych zawodników. Karol Bąk, Czarni Kieszcz. Brawo. Jędrzej Rudz, Bliza Balek-Smetal. Trzecie, Szymon Balcerzak, Żnin. Czwarty, Filip Jażdżewski, Parchowo. Piąty, Michał Woźniak, Żnin. Szósty, Maciej Stępień, Czarni Pieszcz. Siódmy, Mateusz Chabowski, Bliza. Artur Mrozkę. Maksymilian Rompa. Aleksander Sikora. Michał Gołda, Szostek Piotr i Mateusz Chabowski. Drugie miejsce, Czarni Pieszcz. Brawo! Trzecie miejsce, Lok Żnin. Czwarte, Małusz Parchowo.
Lorzin. Piąte, Ogniwo Wągrowiec. I szóste, Gdynia. Piąte, Wągrowiec, Ogniwo. Chodź, Jasiu, chodź. Jestem. Gratuluję. Dziękuję. Jest Gdynia. Jak króciutko chciałem pogratulować wszystkim zwycięzcom. Tym, którzy zajęli troszeczkę gorsze miejsca, to również chciałbym pogratulować udziału, bo nie tylko pierwsze miejsca są najważniejsze. Najważniejszy jest w ogóle udział w tego typu zawodach. Bardzo się cieszę, że mogliśmy Was gościć na przyjaznej, gościnnej ziemi parchowskiej w powiecie bytowskim. Pogoda dopisała, widzę, że humory też. Jeszcze raz wszystkim dziękuję, gratuluję, zapraszamy na przyszłość. A dla sędziów mam jeszcze takie skromne upominki od gminy. Zapraszam po odbiór. Proszę bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo. I trzeci pan. Gdzie pan trzeci? Jest tutaj trzeci pan. Siechowa. Bardzo dziękuję. Jeszcze tylko tak dwa słowa. Parchowo okazało się gościnne jako gospodarz. Same czwarte miejsca, także bardzo dziękuję drużynie i zawodnikom z Parchowa, że stanęli na wysokości zadania jako gospodarze, puścili gości na te tytuły. Jak rozmawiałem z zawodnikami, oni mówią, że to zrobili celowo. Także... Ja również dziękuję, przyłączam się do słów wójta. Sędziom dziękuję za sprawne przeprowadzenie zawodów, zawodnikom za postawę sportową wspaniałą. Szerokiej drogi jedziemy na finał Mistrzostw Europy. Szerokiej, bezpiecznej drogi. Jeszcze mam taką uwagę, mam nadzieję, że za rok również się spotkamy, będą to już 10. regaty na tym naszym terenie, na tym naszym pięknym jeziorze. A kiedy jesień, smutne wierszowanie, wiatr listy w rudych kopertach śle. Czas rozwiązania dla ciężarnych sadów, wylegiwania wilgotnych mgieł. Ballado, poprowadź mnie, ballado, poprowadź mnie. A kiedy jesień, ballado, poprowadź mnie, ballado, poprowadź mnie. Ballado, poprowadź mnie, a kiedy jesień, ballado, poprowadź mnie. Na, 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 na. A kiedy zima śnieżnych gwiazd miniony, z rozdartej pierzyny burych chmur. Grudzień na szybach maluje ikony, góry złożone niedźwiedzim snem. Ballado, ukołysz mnie, ballado, ukołysz mnie. A kiedy zima, ballado, ukołysz mnie. Ballado, ukołysz mnie, ballado, ukołysz mnie. A kiedy zima, ballado, ukołysz mnie. Na, 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 na,